kolejne dwa komputery podpięte i tutaj jeden jest bardzo ciekawy. Ja wam go może jednak najpierw pokażę z tyłu, bo tu jest bardzo taka niezwykła karta graficzna, która była dostępna przez krótki czas, przez krótki okres czasu. To jest Matrox G200. Karta, popatrzcie, z jakim okablowaniem u Łukasza. Z tego, co ja pamiętam, i Łukasz tutaj potwierdził moje słowa, że to są, Łukasz, co? Karty, które mogły... Jeden komp mógł obsługiwać cztery monitory, tak? Dokładnie. Czyli mając jeden komputer z jedną kartą graficzną, o właśnie, dokładnie to, popatrzcie, mogliśmy podpiąć do tego cztery różne monitory i ta karta miała, Łukasz, 32 mega. Tak, ale cztery układy graficzne, nie? Cztery układy graficzne? Miał, tak. I każdy miał po 8 mega. Aha, czyli te 32 mega dzieliło się na 4 i czyli jakby każdy układ był taką każdą niezależną, powiedzmy, taką, nie wiem, kartą, nazwijmy, pod osobny monitor i każda dysponowała wtedy 8 MB RAM-u, tak? No i popatrzcie, rzeczywiście tutaj cztery monitory. Matrox G200 Multicolor. Bardzo, bardzo, ja nigdy tego nie miałem, słyszałem o tym, jak pracowałem w sklepie komputerowym, ale... Mam dwie takie karty, zaraz pokażę, jak ona wygląda. Łukasz zaraz wyciągnie jeszcze dwie, jak słyszeliście. Ale bardzo ciekawe rozwiązanie. No nie będziemy tego dzisiaj testować, podpinać tutaj nie wiadomo jak ile monitorów. Ale czekajcie, Łukasz już idzie z jeszcze jedną taką kartą. Dwie takie same, zobacz. O, proszę bardzo. I każda pamięć jest do tego, nie? Co to w ogóle za złącze, Łukasz, tutaj jest? DMS60. To nie to, jest DMS59. Niby DVI takie, ale no, bardzo takie drobniutkie te... Pierwszy raz coś takiego widzę w ogóle. Też ciężko kabel tego zrobić. Kurde. Mamy standard z DMS59, a to jest DMS60. I z kablem też był problem. I to jest, Łukasz, ten G200, tak? Dokładnie. To jest G200. Dwie takie karty mam. Czyli tak widzicie, cztery radiatory, czyli są cztery układy graficzne. No i 32 MB dzielone właśnie na 4. Kurde, pierwszy raz coś takiego widzę. Zaraz tam sobie zerknę na ten monitor. Tak się karta prezentuje. No i te złącza naprawdę robią wrażenie. Okej. Okay. Tutaj mamy już... Aha, jest odpalony też obok drugi komputer. I tak, na tym mamy właśnie tego Matroxa G200, a tutaj mamy kartę, którą, Łukasz, gdzie kupiłeś? W jakich okolicznościach? To ATI? Bo tu jest ATI Mach 64GT. Teraz nie wiem, czy to jest ten z Chin, ten ATI Rage 8 MB XL, czy ta karta była w jakimś komputerze. To już nie pamiętam. No bo kurczę, sterowniki różnie trzeba podają. Po prostu otworzyć. Po prostu trzeba było go otworzyć, zobaczyć. Bo tutaj sterownik podaje 264VT3, no tak trochę z dupy, nie? Dobra, odpalimy sobie na obu fajne reality. Ja już was tutaj nie będę całym testem męczył. Zobaczymy sobie samą końcówkę i wyniki. Tak, żebyśmy mieli porównanie właśnie do Voodoo, bo co, ten G200 powinien chodzić jak Voodoo mniej więcej, jedynka? No. No to zobaczymy, okej. Okay. Odpalimy sobie tutaj te fajne reality. To są wszystko karty na PCI, te płyty jeszcze nie mają AGP. Aha, PCI-owe karty, dobra. Aha, i procesory są jeszcze tutaj kluczowe. Czyli tak, w lewym tutaj mamy Pentiuma 233 MMX. Tak, najmocniejszy, nie? Tak, najmocniejszy, jaki wyszedł MMX. Na Super 7 to było, tak? Nie, na Socket 7. Na Socket 7. A, bo Super to były te K6.2 i tak dalej, dobra. A tutaj mamy AMDK K6 ale jedyneczkę, PR200. I ja, kurde, kojarzyłem, że one mają mniej megaherców, ale Łukasz mówi, że w przypadku AMDków, jak było PR200, to miało 200 MHz. Super, to powinno być bardzo szybko, zobaczymy potem sysinfo, ale najpierw odpalamy sobie Final Reality. Ja tu gdzieś postaram się wyklikać. Final Reality. Odpalimy, zrobimy cięcie, bo... On powinien wyklikać, jest MMX, nie? Na jednym i drugim. Jak jeżeli on ma MMX-a, to powinno... Jest MMX. Czyli K6 miała MMX-a, a 3D Now pojawił się w K6.2 dopiero, okej. Okay. Widzisz, szybszy procesor, tak, ale wolniej chodzi. Wiesz czemu? Bo to jest Millennium. A to jest 98. Aha. Nie wiem, czy to... A to nie będziemy miał wpływu na test. Dobra, odpalamy. Trzeba to wyłączyć. Jest on board, akcelerator. A tu coś mi się zostało? Zawiesił się? O, chyba mamy... Chyba się zawiesił. Chyba mamy zgona pod Millennium. Dobra, no to... Dioda dysku świeci cały czas, tak jakby na rzeczywiście dobra, zawiesił. Dobra, odpalamy tego i będziemy zaraz walczyć z tym drugim komputerem. Co to się z nim stało? Czemu się powiesił? Ja właśnie, Łukasz, dlatego Millennium średnio wspominam tego Windowsa, powiem ci szczerze. Ale wiem, że właśnie zainstalowałem Millennium, bo był problem z sterownikiem do tego właśnie Matroxa G200. Aha, czyli chyba tak musiał być nowszy Windows, bo już nie było pod starszy sterowników, tak? Albo coś po prostu nie chciał się zainstalować. Nie wiem, nie, za dużo tych komputerów wiedzę, już nie pamiętam dokładnie. Oj, tam za dużo, Łukasz. 25. 24. 24. Dobra, ładujemy to wszystko, potem wam pokażemy wyniki.
kończy się test na tym Mahu 64 GT. Wydaje mi się, że będzie troszkę lepiej niż na S3 Virtual, ale tu jest też 200 MHz procesor, to też będzie inaczej. 1.56, jest lepiej. Ale tutaj, Łukasz, myślę, duży wpływ ma to, że jest K6 200, a tam był, co? Cyrix 160. A więc te ATI tutaj działo jak wieć, praktycznie. No można tak powiedzieć. Jak odejmiemy to co jest przyrost prędkości na procesorze. Jest 200 MHz. Tak, jest 200 MHz, no. Czyli ATI Mach 64 GT jest jak S3 Virtual 3D. Dobra, a tutaj sobie zaraz odpalimy na tym Matroxie G200. Teraz sobie zobaczymy wszystkie karty, które są tak poza komputerami u Łukasza. Jakie ma? To może od lewej strony sobie polecimy. Tutaj, Łukasz, co jest? Tu jest jakiś ATIK. ATIK, no? Z tyłu będzie pisać, już wszystkiego nie pamiętam. Tu mamy, proszę ja was, kurde, nie wiem, wygląda jak 9000 Pro. Tu masz. Co to jest? Radeon. 9250, okej, okay. Czyli tak, Radeon 9250, co to jest? AGP? AGP czy PCI? AGP. AGP. Tutaj dalej mamy, to jest to jest w ogóle... też rzadkie karty i pierwszy akcelerator, jaki miałem, to był właśnie S3 Savage 4. A tu jest S3 Savage, po prostu S3 Savage. 3D się nazywało, tak, 8 MB. Bo było 3D, potem był S3 Savage 4, potem był Savage 2000. No to okej, okay, to tu jest... To jest ten pierwszy. Dalej mamy, no takie podstawowe znowu, S3 Virtual DX-a. Z możliwością rozbudowy na 4 MB, nie? Tak, czyli takiego jak właśnie ja mam w domu. Można wczepić kostki, ale chyba to nie za bardzo do dostania nie, te kostki tylko, są, nie? A czy powiem ci tak, to i tak nic nie daje. Jedynie w lepszą rozdzielczość mi dał się możesz mieć, nie? No właśnie, więcej kolorów, gołe baby lepiej oglądać, dobra. S3 Duży jest rozbudowany, nie? Może nie rozbudowany, ale on jest fabrycznie 4 mega, no nie? No. Dobra, potem co tu my mamy tutaj? Jest jakiś tam tridencik podstawowy na PCI-u. I te kości na przykład szłoby przełożyć, nie? Tu są dwie kości. Aha. I tu też są dwie na tej karcie. I to jest trzeba zrobić 4 mega z tego widzenia. Tutaj jeszcze ciekawostka, przed chwilą się z Łukaszem śmialiśmy. Największe gówno, jakie wyszło dokładnie od S3. Jeszcze na AGP. Na AGP, S3 Trio 3D. No szajs niemiłosierny, tragedia 3D, wolna. To jest sama wydajność co Virtual DX. To jest to samo. No tylko puścili na AGP, zmienili nazwę i miało być lepiej, a... No Virtual już wtedy nikt nie chciał kupować, bo każdy się wodza. Tutaj jest Rage Pro Turbo. W ogóle te logo mi się w Atiku zawsze podobało. Taka kostka w 3D zrobiona, fajnie to wyglądało. S3 Trio 64V+, to taką mam i to była moja pierwsza w ogóle karta w kompie na PCI-u. Dalej mamy, co to jest, Łukasz? To jest GeForce 6200. Aha, tam na dole będzie coś pisać. N62, czyli 6200, tak? Tam się ile megabajtów wyszło z tyłu, nie? 512 mega. Okej. Okay. Tutaj jest... To jest GeForce 4 440, 64 mega. Bo były 420, 440 i chyba tyle, nie? 400, potem... bo... Aha, MX. Kurde, już... MX 440 to był GeForce 4, a MX 400 to był GeForce 2 najmocniejszy, z tego co pamiętam. Ostatni, nie? Ja już się trochę gubię w tym wszystkim, nie? Bo były TI. Tutaj też bardzo rzadka karta na układzie SISA. I to jest właśnie ciekawe. Jest rozbudowa pamięci. No. To co? Z 2 na 3 mega? Bez sensu. Bo kości albo... mają po pół mega, nie? No właśnie, czekaj. Nie, no kości mają po pół mega, zawsze tak było. To co, rozbudowa tylko o 1 mega? Właśnie nie, popatrz, tutaj jest w nazwie 256HJ. Czyli tak jakby te zintegrowane były po 256, czyli dawały razem 1 mega. Aha, i teraz mega. Dwie 512 do włożenia. To będzie 2 mega wtedy, nie? Bo nie, bo rzeczywiście, popatrz, jest 256 w nazwie, to... No, to będzie ten, nie? Dobra, dalej... Ja też nie wiem, czy to miał akcelerator jakiś, ale chyba nie. Nie, wątpię coś takiego. Tutaj mamy jakiegoś MSI-a, takiego pewnie, srogiego. To będzie pewnie... Aha, to jest ten GeForce 7600. GeForce 7600. Na AGP, nie? Okej. Okay. Taka tutaj najbardziej... Nie, jeszcze jest jedna z większym wentylatorem, dobra. Dalej mamy... Taka tam ma fajną wydajność do starych komputerów. To jest jakiś titanium, tak? Ja, to jest titanium. I to jest 4200 titanium. Tak, GeForce 4200TH titanium, no. W ogóle te... Czekaj, co to jest jeszcze? Siluro GF4TI 4200, tak. Te titanium były strasznie drogie, pamiętam. I wzrost wydajności był tam 20-30% w porównaniu do standardowego, nie?
tutaj też z jakąś dziwną rozbudową pamięci, popatrzcie. No to jest ten Matrox, jak się nie wiem. A, to jest ten Matrox, tak? Ten, co siedzi albo w tym... ten, albo ten, bo to są gdzieś podobne karty i to muszę zobaczyć z tyłu, bo nie pamiętam. A nie, to jest ten Extreme Blaster, co... Wiesz co, sobie pokazywałem wczoraj. A tutaj, jaki tu się rodzaj pamięci? Takie coś na zasadzie simu wsadzało chyba, no, nie? To wygląda jakby pamięć laptopa rozbudowanie. No. I to jest ten Creative Labs, ten Extreme Blaster, to jest bardzo rzadko karta. Tak, CT widzę tutaj, no. CT6610. A tu jest ten Matrox, tylko że z jednym rdzeniem, nie? Bo ten, co mamy w tym, jest... Okay. Tutaj jest jakaś taka budżetowa karta, bo te wszystkie budżetowe można było poznać, że ten laminat był mniejszy. Te dodatkowe złącze było tu wypuszczane na kabelku. 64 MB tutaj pisze z przodu, ale czekaj. Radeonik? Chyba Radeonik. Nie czerwony, tak, Radeon 9264, jakiś taki podstawowy. Potem z HiSA, te karty też były bardzo popularne, były tanie przede wszystkim z HiSA. To tego na kilogramy, żeśmy sprzedawali w kompie, w sklepie komputerowym. Radeon. Tak, Radeon 9600 SE, czyli w ogóle ta najbardziej ograniczona, okrojona wersja 64-bitowa. Special Edition. I tutaj mamy co? To jest, drugi strony będzie pisać. Z Szafira. Radeon, Radeon 9550 256 MB. Tutaj też jakaś prościutka karta. A to będzie ten Radeon chyba 7000, nie? Aha, ten co ja mam u siebie w kompie, tylko że ja mam wersję tak, 128 mega, tu jest 64. I ostatnie karty, jakie tu mamy. To jest też ATI, na pewno. No czerwone przeważnie były ATI, nie? Tak. Radeon 9200 Pro. No ja miałem 9000 Pro 64 mega, to strasznie byłem z tej karty zadowolony. To był naprawdę potwór na tamten czasy. Tu jest też, jakiś ATIK. Nie widzę. Na górze Radeon. 9. Przymazany napis jest troszkę. Przymazany. Chyba 9600. 9600. No i tutaj Fire GL. I taka też potrzebowała dodatkowego zasilania. Aha, pierwsza karta, gdzie Molexa jeszcze trzeba było wpiąć, tak? Dokładnie. Jaka ciężka. Też wydaje mi się, że dużo w tej było. No i tylko złącza DVI. Powiem ci, że robiły na mnie wrażenie takie te kolorowe osłony tych radiatorów, wentylatorów te do cyrkulacji powietrza. Fajnie to wyglądało, kurczę. 256. Obróciłem jeszcze na chwilkę. O, to właśnie, te graficzki takie. Bardzo ładnie to wygląda, kurde. O, wynik się pojawiał. Uwaga. Obracamy się i tutaj mamy G200 z 233 MMX i wynik mamy 2,43, a na naszym Voodoo jedynce było 2,16, czyli teraz zapisujemy wynik 2,43 i to jest, Łukasz, co? P233 MMX plus Matrox G200. Podejrzewam, że Voodoo miał ten sam wynik, bo tu jest dużo mocniejszy procesor. Tak, mocny procesor jest, no. Okej, dobra, teraz jeszcze sobie na nich odpalimy sysinfo, bo jestem bardzo ciekaw. Zobaczcie też, jak Łukasz jest przygotowany, jakby przypadkiem zabrakło pamięci w którymś komputerze. Popatrzcie na to. Albo simy, nie? To albo, o tutaj jeszcze simy, proszę bardzo. Także ramu do wyboru, do koloru. Tutaj niestety nie uda mi się przetestować K6 PR200. No rzadki jak cholera procesor, bardzo mi na tym zależało, ale czasami właśnie z AMD-kami i Cyrixami były takie błędy, jak tutaj widzicie. Coś sobie nie umiał podzielić, pomnożyć i się nie załadowało Norton Utilities, niestety. Ale sprawdzimy sobie za to na Pentium 233 MMX. Dobra, Łukasz, czyń honory. Alt B, pyk. Wow. 791,8. Ale to chyba słabiej niż ten Cyrix, nie? No czego? No, Cyrixa nie przebije nic, nie? Czyli mamy 791,8. 791,8. A na K6 mamy error, niestety. No i na razie, jak widzicie, Cyrix totalnie pozamiatał. 133 MHz, ale tutaj nikt mu nie podskoczy. Nikt mu nie podskoczy kompletnie. Jesteśmy w połowie testowania, popatrzcie, tu już komputery przetestowane, tu tam jeszcze następna... W mniejszej połowie. No to w mniejszej połowie. Tam jeszcze następna część kompów czeka. Dobra, bierzemy się za następne.
Łukasz poszedł sobie fumarę, jak to mówią u mnie w robocie. I tak, na lewy komputer teraz jest Pentium 200 MMX z S3 Trio 2-megowym, czyli zwykłą kartą 2D, ale z akceleratorem Voodoo. A z prawej strony jest taki komputer, jak mam w domu, czyli Pentium 120, ale jak tam się będzie testować... jak to zapierdziała? Ale tam się jak się będzie testować Final Reality, ja tutaj sobie chwilkę w Duke'a pobiegam, postrzelam. Nie ma tutaj karty dźwiękowej podpiętej, więc odgłosów nie ma, ale zapierdziela strasznie tu. Kurde, to by trzeba chyba wyższą rozdzielczość puścić, czekajcie. Aha, bo ja pod Windowsem jestem. Dobra, nie będę kombinował. Gramy dla przyjemności na razie, bo chciałem sobie 640x480 puścić, bo prawdopodobnie jest tutaj niżej coś ustawione, bo zbyt szybko chodzi. A tam się będzie nam testować Voodoo, ale na słabszym procku, dobrze mówię, niż poprzednio. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Ja sobie posiekam troszkę, skoczymy sobie jeszcze tam do kina. Strzelić babce prosto w ekran. Duke'a uwielbiam. To jest gierka cudowna. Jeszcze sobie może tą bazuczką rozwalimy, tylko wejście tutaj. Tędy sobie zrobimy, gdzie jest alt. Tutaj jest guzik alt. Dup, rozwalone. Przejście się zrobiło, zrobiło. Tego jeszcze wykosimy, bo tu nam niepotrzebnie szczela. I włazimy sobie do kina od drugiej strony. Jezu, jak ja tą gierkę uwielbiam. Nie, po prostu uwielbiam Duke'a, nie? Na końcu wam pokażę oczywiście zestawienie tych wszystkich procesorów, tych Final Reality, jak to tam wyszło. No, Cyrixa bierzemy z przymrużeniem oka, bo tam wynik się pokazał bardzo, bardzo dziwny. To mi się marzy zagrać jeszcze z kimś po sieci. Mam cały sprzęt sieciowy, mam karty sieciowe w swoich kompach. Trzeba kiedyś kogoś sprosić, porozstawiać to wszystko i naprawdę sobie zagrać w Duke'a. Jakieś plansze jeszcze z neta pościągać. Mancera 01, bo to najprzyjemniej mnie najmilej wspominam. Tutaj sobie jeszcze weźmiemy apteczkę, skoczymy jeszcze sobie po bombki, tutaj ze śmietnika na górę. Hopla, mamy bombki, no i lecimy zaraz do kibla i do kina. Najpierw do kibla. Tutaj nakryjemy gościa na sikaniu albo na sraniu. Tutaj chyba w tym lewym kiblu, nie w prawym, przepraszam. Tak, tutaj się gościu ciśnie klocka, rozwalony i idziemy na górę do kina. Wow, myślałem, że się na bazukę przyłączy. Kurde, jakbym z bazuki z takiej odległości strzelił, to by było pozamiatane. Dobra. Łukasz już wrócił. Zapalimy sobie światło w kinie. Tu mamy projektorek. Zbijemy sobie szybkę butem. Pyk. Coś jeszcze mi tutaj na dupca. Ten na dupca. Weźmiemy sobie kartę. Skoczymy sobie po energię na górę. Rozwalimy tutaj tego gościa. Bazuczka. Ekranik i tam się teraz panienka tańcząca zrobi i musimy jej przywalić prosto w... no... tyłek. W tyłek. Pięknie rozwalone. Dobra, czekajcie, bo tam już mamy wynik. 2,70... Ej, no to jest wciąż dużo, Łukasz. Dużo, no. To czekajcie, a gdzie jest... A to jest lepszy sterownik. Aha, bo tu jest zainstalowany Monster, a tam był zwykły Voodoo zainstalowany. Jeden aha, Monster dużo więcej. Czyli tam był sterownik złapany przez Windowsa, dokładnie. A tu jest dedykowany do karty. No. I to też miało zajebistą, właśnie, przepraszam, zarepistą różnicę. Czyli czekaj, teraz mamy Pentium 200 MMX. Którego widzi jako 217, nie wiem czemu. 200 MMX i tutaj jest wynik 2,79 na Voodoo 1. Voodoo 1. Voodoo 1 i karta bez akcelatora. Ale sterownik firmowy. Firmowy Monster, no. I karta jest 2-megowa S3, bez akcelatora. Plus S3, 64, 2 MB po prostu. No to mamy na razie, powiem wam, najwyższy wynik, 2,79, bo tutaj był Pentium 233 z Matroxem, było 2,43, tu jest 2,79. A od S3 Virgin, no to już jest kosmos różnica. Pięknie, pięknie, dobra, tu mnie akurat zabili już. To co? Czekaj, bo się teraz gubię. Na tych jeszcze Sysinfo żeśmy nie odpalali, nie? Dobra, to okay. Ładujemy z dyskietek Sysinfo. Zaczęliśmy sobie startować tutaj z dyskietek Norton Utilities. Naprawem się już ładuje na tym Pentium 120. To jest ten komputer, który ja mam też w domu. Łukasz ma identycznego, tylko że on ma w przepięknym po prostu stanie. Mój ma żółtaczkę straszną, a już jest wybrane. Ale tutaj co chcę wam pokazać, to jest właśnie AMI BIOS, którego miałem w 95 roku, jak w pierwszego kompa kupiłem. Tu jest 97 napisane, ale w 95 miałem tego właśnie BIOSa w swoim kompie. On jest, kurde, taki dla mnie niepraktyczny w używaniu, bo dużo wolniej się go używa niż tego wyglądającego Norton.
sezon, ale powiem wam, że robiło w 95 wrażenie, że właśnie pod biosem, znaczy w biosie generalnie miało się ikonki, kurde, no to jest... Oni się chyba stylizowali pod Windows 3.11. Tak. Fajnie to czytelnie wszystko wygląda, no obsługa była wolna, ja byłem Raptusiewicz, Nervus, więc ja chciałem mieć szybko, ale fakt faktem, kurde, naprawdę super zrobione, nie? Bardzo fajnie. Wykrywanie dysków, zaawansowane opcje, tutaj jest butowanie, musimy zmienić właśnie na flopa, a drugiego damy na dysk. Nie no, super ten biosik wygląda, kurde, mordka mi się cieszy i tutaj tak samo jak Windowsa 13 się zamyka, dajemy save, changes exit, ale na razie jeszcze musimy poczekać, bo mamy kurde jedną dyskietkę tylko, załadujemy sobie tutaj sysinfo. I zaraz tam zapiszemy zmiany i uruchomimy. Ale biosik jest cacuszko. Powiem ci, że zazdroszczę, bo nie mam kompa z takim biosem. To jakiś antywirus, nie pamiętam co to było. Ale ikonka fajna, popatrzcie. Karteczka się zapełnia wynikami. I teraz zobaczymy jak wypadnie Pentium 120. No ja mam w domu 379,5 na moim. Powinno być tyle samo, bo to jest dokładnie ten sam sprzęt, ta sama płyta. No i Pentium 200 MMX. Uwaga, czekam jeszcze na Łukasza, bo tam procki wyciągał i odpalamy. Alt B i Enteros. Dobra, najpierw mój 379,5, dokładnie tyle samo, czyli pełna powtarzalność. I teraz, czekajcie, zanim tam jeszcze wyniczek pokażemy, na Pentium 233 MMX było 791. Na 166 MMX, już się gubię, gdzie to tutaj jest ten 166 MMX, było 567, czyli powinno być około 680-670, uwaga, o, 705,7, bardzo ładnie, tu już Quake w 800x600 będzie zapierdzielał, jak dzik ci powiem, 705,7, troszkę hałasuje. Ta budowa. A, coś tam w rezonans spada, okej, okay, dobra, jak powykrywało w ogóle? Pentium 208, och, powiedzmy, no i tutaj dobrze, Pentium 120. Dobra, bierzemy się za kolejne komputerki. Tutaj wam jeszcze z bliska tego Optimusa pokażę, tego co mam w domu, tylko mój ma zaawansowaną żółtaczkę, a tutaj jest po prostu pięknie. Tu jest pięknie, odnowiony. Cudnie to wygląda. Tą klawiaturę masz pokazać z Optimusa. Aha, bo tu są jeszcze klawiatury, popatrzcie, kurde, o, tu są jeszcze klawiatury, którymi Łukasz, tak słyszeliście, się nie zajął, nie wybielił i oryginalne z tamtych czasów, jeszcze na złącze dinowskie i tutaj mamy takiego Optimusika właśnie, proszę bardzo, popatrzcie sobie i nie wiem po co ten guzik tutaj, select jakiś, kurde, nie kojarzę tego guzika kompletnie, Łukasz, co to jest? Nie wiem. Nie wiesz? No w ogóle takie ma klawisze takie, nie? Pokolorowane. Ale fajnie, one w ogóle chodzi, dotyk jest fajny, kurczę, to jest klawisze, super. No to jest roku w ogóle, no nie wiem. Zaraz zobaczymy. Skierka, żeby nie chodzić. To jest z roku... Kurde, nie widzę. No ale dinowskie złącze, no to przed 95 coś na pewno. No.